Z tej strony Maciej Wąsowski. Dziś przegląd Wąsa wyjazdowy. Odwiedzimy siedzibę polskiego związku piłki nożnej przy bitwy warszawskiej w Warszawie. Porozmawiamy z jednym z najbardziej zapracowanych ludzi w polskim związku piłki nożnej, czyli z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim, który w ostatnich dniach był na łączach z FIFA. Musiał dowiedzieć się, czy zagramy finał Barażów z Rosją, czy dostaniemy wolny los, jak się ostatecznie stało. Dowiemy się też od niego. O ile tak naprawdę reprezentacja Polski zagra w finale Barażów. Okazuje się, że stawką meczu finałowego o Mundial w Katarze jest nawet 60 milionów złotych. Panie Łukasz, chyba gorący okres za panem, to, co się działo w ostatnich tygodniach, czy dojdzie do meczu z Rosją, czy nie dojdzie, to był najtrudniejszy moment. Odkąd pan został sekretarzem generalnym? Tak dzień dobry, przede wszystkim witamy tu w naszych skromnych progach. No, ten okres ciągnie się już dość długo, bo właściwie od momentu odejścia. Trenera Sousy, czyli od 26-27 grudnia jest taki, bym powiedział, napięty okres tutaj w związku, no bo wiadomo, odejście nowego, starego trenera, potem przyjście nowego, teraz ta sytuacja związana z, z meczami barażowymi. No tak, to jest pewnie gorący okres, ale wydaje mi się, że, że na tym polega trochę też nasza praca tutaj, tak, żeby właśnie w takich trudnych momentach, gdzie trzeba trochę gasić różnego rodzaju pożary, no być na, na stanowisku. Czy my już dzisiaj na 100% możemy stwierdzić, że spotkanie z Rosją nie odbędzie się, że będzie walkover dla reprezentacji Polski i że reprezentacja Polski na 100% zagra w finale barażów? Tak, tak, no to jest już przesądzone na 100%. Znaczy pod, pod żadnym pozorem jakby nie było w ogóle rozważane granie z Rosją, nawet jeżeli y, taką decyzję podjęłaby FIFA. tak. No to my jakby jasno komunikowaliśmy to, że z Federacją Rosyjską, y, z drużyną Rosji grać, grać nie będziemy, więc na dzisiaj mamy już w 100% pewne, że decyzja y, jest, że przeszliśmy do tych finałów meczów barażowych z tak zwanym nie wiem wolnym losem czy jak to tam możemy to nazwać ciężko to nazwać walkowerem mhm. bo to nie jest walkower sensu stricte po prostu przechodzimy do kolejnej rundy czyli do meczu finałowego a tam zmierzymy się w Chorzowie 29 marca ze zwycięzcą meczu Szwecja Czechy mhm. czy tutaj trybunał ten sportowy w Lozannie może coś jeszcze zmienić popularnie nazywany kasem coś może zmienić to odwołanie Rosji wiemy że Trafiło tam, czy, czy FIFA była w porozumieniu z KAS, jakby wydając tą wiążącą obecną decyzję o tym, że to my mamy ten wolny los. Znaczy, no FIFA, decyzja FIFA została zaskarżona do kasu. No ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby niezależny trybunał ustalał z, z, z FIFA tryb procedowania, czy jakby potencjalne rozstrzygnięcie, jakie może, jakie może zapaść. No, jakby to podstępowanie przed, przed kasem toczy się, toczy się nadal. My, jako jedna z federacji, która była w tej. Tej, tej, tej ścieżce barażowej uczestniczymy w, tym, w, tym, w tej procedurze dość bym powiedział aktywnie, tak jak jesteśmy jakby jedną ze stron tego postępowania, dajemy swoje stanowisko, wyjaśniamy pewne, pewne zagadnienie, pewne kwestie. Nie zgodziliśmy się na takie szybkie procedowanie tej sprawy, tak jak wszystkie pozostałe federacje, które są w to zaangażowane, plus FIFA, bo tych federacji jest tam kilka, części Szwedzi, ale też są Anglicy, drużyna na przykład Malty, jest również Federacja Malty, ponieważ to, to też dotyczyło ich jako potencjalnego rywala Rosji w meczach drużyn juniorskich, Tak mhm. Więc ta, ta grupa federacji, która jest w tym postępowaniu, jest, jest dość spora. No i nie zgodziliśmy się na to szybkie procedowanie. Będzie, ta, ta, te decyzje będą zapadały, ale wydaje mi się, że to nie jest taki etap, który może przewidywać, że to może nastąpić, nie wiem, na przykład do 29 marca i w jakiś sposób, że mogą być jakieś obstrukcje, jeśli chodzi o, o, ten, o ten mecz barażowy. Mhm. Jakie opcje były jeszcze rozwiązane? rozważane przez FIFA, oprócz tego, że awansowaliśmy z tym wolnym losem, mówiło się, że może Rosję zastąpić reprezentacja Węgier, mówiło się e, też o Słowacji. Faktycznie coś takiego było rozważane do PZPN-u takie sygnały z FIFA doszły? Znaczy oficjalnie nie. No, większość tych, tych zagadnień to były doniesienia medialne, to były spekulacje, które pojawiały się u różnych dziennikarzy, dobrze poinformowanych zazwyczaj, tak no, bo no, część z tych informacji naprawdę po, pochodziła od dziennikarzy, która ma dobre przesłuchy bezpośrednio, czy to w FIFA, czy UEFA, czy więc można zakładać, że te scenariusze były. Rozpatrywane dokoptowanie trzeciej drużyny, na przykład z grupy, gdzie była Rosja, czy, czy, czy Węgier, które były najwyżej sklasyfikowaną drużyną w Lidze Narodów, czy Norwegów, którzy byli najwyżej, jeśli chodzi o trzecie miejsca we wszystkich grupach eliminacyjnych. Pewnie te warianty były brane pod uwagę, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że no, FIFA to taka organizacja, która musi minimalizować ryzyko. I nie chodzi o to, żeby rozstrzygnąć jedną, jedną kwestię, a spowodować sobie dwa czy trzy inne problemy, więc wydaje mi się, że wybrano po prostu wariant najbe najbezpieczniejszy. Mhm. Ile w tej finalnej decyzji? jest lobbingu Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo to Polski Związek Piłki Nożnej w porozumieniu z piłkarzami reprezentacji Polski jako pierwszy wyszedł z taką inicjatywą, że po prostu z Rosją wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, z tą zbrodniczą inwazją na, na terytorium tego kraju, że Polacy po prostu z Rosją nie chcą grać. Ten lobbing popłacił, ta sytuacja pokazuje, że, że głos Polski został, Polskiego Związku Piłki Nożnej i całej Polski został usłyszany FIFA. No wydaje mi się, że tak. Znaczy, tu na pewno szybka reakcja prezesa Kuleszy, szybka reakcja ministra Bortniczuka, szybka reakcja środowiska, generalnie piłkarskiego, ale też całego sportowego, wydaje mi się, że doprowadziła do takiej sytuacji, że jakby FIFA musiała e, ugiąć się trochę pod naporem tych poszczególnych interesariuszy. Trwało to dłużej niż zakładaliśmy, chociaż z drugiej strony trzeba też pamiętać, że to jednak jest duża organizacja, gdzie pewne procesy muszą pewnie ileś, ileś potrwać, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że pewnie bez tej naszej jasnej deklaracji, jasnej reakcji, zebrania e, tych sił, to znaczy przekonania kilku federacji tak na szybko i kilkunastu w, w wyniku tych naszych zabiegów różnego rodzaju pisemnych, dyplomatycznych, na na pewno to ułatwiło e, to, że ta decyzja zapadła dość szybko i była tak restrykcyjna. W dniu decyzji FIFA od razu pojawiło się stanowisko Federacji Szwedzkiej, że nie do końca podoba się jej to, że Polska no, jakby zyskała na tej całej sytuacji, ma wolny los, nie będzie musiała rozgrywać jakby w barażach dwóch spotkań, tylko jedno. Jak pan skomentuje stanowisko tej szwedzkiej strony? Z Sekretarzem Federacji Szwedzkiej ja jestem w dość takim, bym powiedział, bieżącym kontakcie i dość dość, dość częstym. Nigdy w życiu nie, nie powiedział mi nic, niczego takiego, jak w jakiejś rozmowie, czy to telefonicznej, czy nie wiem, na, na WhatsAppie, czy, czy, czy na SMS-ie. Nigdy od niego tego nie usłyszałem, podobnie jak od, od, od Czechów, więc to, to, co, to, co, to co przeczytałem, to, to, to jest tylko to, co pojawiało się w mediach. Wydaje mi się, że gdyby było coś faktycznie na rzeczy, to chociaż jakiś drobny komentarz, czy jakaś uszczypliwość znalazłaby się w tej naszej w tej naszej komunikacji, a nigdy tego nie, nie było. Znaczy z jednej strony można trochę rozumieć podejście, podejście Szwedów, bo wi wiadomo, że de facto mamy tylko meczy towarzyski ze Szkocją przed tym finałem meczów barażowych, ale wydaje mi się, że to są takie, bym powiedział, opinie Trochę kibicowskie, tak? Bo każdy, kto ma świadomość tego, jak w piłka funkcjonuje, jak funkcjonują pewnego rodzaju mechanizmy, jeśli chodzi o trening, przygotowanie do meczu i tak dalej, to wierzy że to, że nie grało się meczu przez 10 dni, a tak będzie w naszej sytuacji, to czasami wcale nie jest żaden atut, a wręcz odwrotnie. Poza tym pamiętajmy, że od meczu tego 24, który szwedzi części rozegrają, do meczu finałowego w Chorzowie to jest 5 dni. My kiedyś, jak graliśmy w 2016 roku ten decydujący mecz o awans do Mistrzostw Europy w, w, we Francji, to mieliśmy mecz z, ze, Szwec, ze, ze Szkocją wyjazdowy e, i mecz u siebie potem z Irlandią po trzech dniach. Tak? I tutaj jakby nikt nie narzekał. Polecieliśmy do, do Szkocji trzy godziny lotu. Zagraliśmy potem mecz na Narodowym, awansowaliśmy. Więc wydaje mi się, że Czas, czasami, który, który jest od meczu do meczu, to wcale nie jest z a wręcz odwrotnie. Właśnie jeżeli chodzi o ten czas, to jako Polski Związek Piłki Nożnej nie mieliście go za dużo, żeby zakontraktować rywala na tego 24 marca w, w dniu tego spotkania z Rosją. Trzeba było kogoś znaleźć. Chyba nie było zbyt wiele federacji, które akurat w tym terminie mogły rozegrać mecz. Pan może zdradzić, kto był jeszcze rozważany oprócz reprezentacji Szkocji? No Szkocja była naturalnym kandydatem i można powiedzieć, że była trochę takim jakby pierwszym wyborem nawet ze strony UEFA, bo pamiętajmy, że te prawa do meczów są scentralizowane, telewizyjne i UEFA jakby bardzo mocno o to dba, żeby ten kalendarz meczów był wypełniony i żeby to co kupili partnerzy telewizyjni, zostało im dostarczone w postaci tych produktów meczowych, czyli, czyli meczu fizycznie. Dlatego Szkoci byli automatycznym kandydatem. Oczywiście to wszystko zależało od tego, jak potoczą się losy z ich meczem potencjalnym barażowym ze Szkocją. No, oczywiście mieliśmy kontakt też z innymi federacjami, i, 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 ale tych w Europie było naprawdę niewiele. Właściwie to nie było w ogóle żadnej z tych, nazwijmy się, nazwijmy się jakichś tam liczących. Były jakieś trochę egzotyczne Togo, Benin takie kraje. Które no, wydawało nam się, że to. Kraj Basków, który też zaproponował wcześniej? Tak, kraj Basków. Tylko kraj Basków była, to z Krajem Basków była taka sytuacja, że e, oni oferowali jakby pełne zgrupowanie, tak? Pełny wyjazd na, kilku, na, na kilkunastodniowe zgrupowanie. My mieliśmy tu jakieś już wstępne poczynione aranżacje, jeśli chodzi o zgrupowanie w Polsce. Taka była decyzja też trochę trenera i tak dalej. Więc ten kraj Basków był rozważany, ale oczywiście tak raczej jako opcja mocno, mocno backupowa. Mhm. A była możliwość, żeby mecz towarzyski ze Szkocją zagrać w Polsce? Tak, taka propozycja też się pojawiła, ale z drugiej strony no jakby rozumieliśmy podejście Federacji Szkockiej, która e, m, chciała przynajmniej jeden mecz zagrać, e, mieć jakby rozegrany u siebie dlatego no, zgodziliśmy się jakby na tę ten, na ten, na propozycję, żeby ten mecz jednak rozegrać w Szkocji. Tam też w tej grupie też nie wszystko jeszcze jest do końca jakby jasne, bo wiadomo, że jest jeszcze walia, są jeszcze potencjalny potem ewentualnie mecz, mecz towarzyski, który, który Czesi też mogą rozegrać, tak? i też to wszystko się, że tak powiem, ze sobą nakładało. No więc z punktu widzenia takiego logistycznego, zaaranżowanie tych wszystkich meczów tak, żeby po pierwsze zadowolić nas od strony sportowej, wizerunkowej, żeby to był silny przeciwnik, dający jakąś tam jakość trenerowi do zweryfikowania zawodników, no to nie było takie proste. No trzeba też chyba nawiązać do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o przepływ piłkarzy między Polską i Ukrainą, bo już od jakiegoś czasu też wojewódzkie związki Zauważyły, że tych piłkarzy z Ukrainy jest coraz więcej. Wy podjęliście jako Polski Związek Piłki Nożnej decyzję o tym, że piłkarze z Ukrainy nie będą traktowani jako gracze spoza Unii Europejskiej. Czy już w tej chwili widać efekty tej decyzji? Czy może, może sekretarz powiedzieć, ilu piłkarzy zostało zarejestrowanych w polskich klubach na rundę wiosenną, pamiętając o tym, że z Ukrainy? No nie mogą jakby wyjeżdżać ludzie od 18 do 60 roku życia, czyli potencjalni piłkarze, ale są też grupy młodzieżowe. Ilu piłkarzy z Ukrainy trafiło już w tej chwili do Polski? Znaczy tak, tu jakby ta sprawa jest o tyle skomplikowana, że ona ma kilka jakby wątków i kilka nazwijmy to odnóg. Znaczy generalnie ta uchwała jest głównie skierowana do tych zawodników, którzy już na terenie Polski byli. A nie mogli uczestniczyć w rozgrywkach, ponieważ były te, te limity ograniczające tylko do jednego zawodnika, na przykład z terytorium Ukrainy, na boisku. Tak? Więc to jest, ta uchwała była skierowana w ich stronę. I tych zawodników myślę, że jest około kilkuset takich, którzy skorzystali na tym, na tym przepisie. Ale ta cała uchwała, jakby ma tą odnogę, jeszcze nazwiemy to juniorską i młodzieżową. I ona, jakby rozumiana wspólnie z naszym stanowiskiem, które wyraziliśmy do FIFA, z prośbą, żeby zawodników poniżej 18 roku życia, nie obejmować tą skomplikowaną procedurą uzyskiwania certyfikatu, no to to jest, to jest Rzesza i to jest masa, masa dzieci, która skorzystała na tym, na tym przepisie, że polskie kluby mogą rejestrować tych zawodników niepełnoletnich bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody z FIFA, a tak do tej pory było, tak? Czyli musieli mieć zgody oby, obojga rodziców, miejsce pracy rodziców, nie wiem, plan lekcji w szkole i tak tak dalej. Bardzo skomplikowana procedura. Teraz tego nie musimy robić, więc możemy te, o te certyfikaty występować dość szybko tylko po 7 dniach generują się prowizoryczne. Ja szacuję, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy zawodników w najbliższym, w ciągu najbliższego miesiąca. Dodatkowo uruchomiliśmy taką akcję jakby poszukiwania czy, czy zbierania danych o szkółkach piłkarskich, które przyjmują z kolei te dzieci do trenowania i do grania. Wiadomo, że ten pierwszy odruch był bardzo, bym powiedział, taki yy, yy, duży. To znaczy zgłosiła się bardzo duża liczba szkółek, ale wiadomo, że one chcą tych zawodników rejestrować. Na dzisiaj mamy, wydaje mi się, że około 700 zgłoszonych podmiotów szkółek, które mogą przyjmować, chcą przyjmować dzieci ukraińskie do treningu, do zabawy z piłką u siebie na swoich obiektach. Mhm. Kolejna sprawa to też ten przepis umożliwiający jakby zawodnikom z Ligi Rosyjskiej i z Ligi Ukraińskiej rozwiązywanie umów albo jakby wypożyczanie z klubów. Czy, czy Wy macie jako Polski Związek Piłki Nożnej spory odzew nie wiem, ze strony naszych klubów, że nasze kluby chętnie takich zawodników przygarną? No, przykładem jest choćby Werbicz, którego Legia Warszawa pozyskała na zasadzie wypożyczenia z Kijów. No tak, znaczy, w ogóle to zaczęło się w ogóle od tego, że, że to PZP jakby wystąpił do FIFA z takim wnioskiem, z pismem, gdzie opisaliśmy tę sytuację trudną zawodników, zarówno tych, którzy są w klubach rosyjskich, jak i tych, którzy są w klubach ukraińskich. No, i że mamy odzewy z naszych klubów w Polsce, którzy chcieliby tych zawodników kontraktować, umożliwić im po prostu trening, grę w piłkę i tak dalej. Ja nie mogą tego zrobić z uwagi na, na sytuację zarówno jeśli chodzi o wojnę, jak poza tym, jeśli chodzi o funkcjonowanie w ogóle klubów. Z drugiej strony mieliśmy też przesłuchy z klubów ukraińskich, że dla nich to też by było trochę na rękę, no bo. Ci zawodnicy zeszliby de facto z listy płac, w jakiś sposób te kontrakty mogłyby być jeszcze utrzymywane później, bo wiadomo, że te, 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 te zwolnienia są do końca tego aktualnego sezonu, więc ci zawodnicy z powrotem byliby zawodnikami tych swoich poprzednich klubów, macierzystych klubów. Więc mieliśmy bardzo pozytywny zarówno odbiór wcześniej, że taką inicjatywę mamy, jak i później jak te przepisy weszły w życie. Oczywiście to nie będą pewnie setki zawodników, tak? To biorąc pod uwagę jakby to, że kadry są już w jakiś sposób pewnie ustrukturyzowane, ustabilizowane, czas, który jest tylko do 7 dany przez przepisy FIFA do 7 kwietnia, no to wszystko powoduje, że to nie będą setki zawodników, ale ilu by ich nie było, to wydaje mi się, że w skali naszego kraju to będzie bardzo duża. Pamiętajmy, że to dotyczy całego świata, całej Europy, tak, te przepisy. Mhm. Ilu tak naprawdę piłkarzy y, było takich, którym Polski Związek Piłki Nożnej pomógł opuścić Ukrainę? Bo mu, wszyscy żyliśmy tym i słyszeliśmy o tym, co się działo z Tomaszem Kędziorą, który opuszczał Kijów. Właśnie chyba też Werbicz, który ostatecznie trafił do Legii też y, przy pomocy Polskiego Związku Piłki Nożnej ostatecznie opuścił Ukrainę. Słyszałem też o piłkarzach Szachtara Donieck, y, w których ewakuacji pomagaliście. Y, wiele było takich przypadków? Znaczy, takich, które przechodziły przez związek było przynajmniej kilkanaście. Byli też trenerzy. Dzisiaj mamy taką akcję, na przykład jednej z zawodniczki z reprezentacji narodowej Ukrainy, którą też z, z granicy będziemy odbierać i, i, i przewozić na lotnisko do, yy, do Warszawy. Yy, Czyli to było kilkanaście przypadków, ale pamiętajmy, że była też cała masa takich spontanicznych akcji organizowanych przez kluby na wschodzie, czy, czy w ogóle kluby z całej Polski, bo pamiętajmy, że w tych, tych akcjach pomocowych uczestniczą po prostu zwykli, zwykli ludzie, zawodnicy, działacze, sędziowie i tak dalej, więc myślę, że to, jest, to powinno być liczone w tysiącach przypadków, takie przypadki jakby, jakby pomoc pomocy czy to zawodnikom, czy to, czy to trenerom, czy to w ogóle ludziom, ludziom związanym z Piłką rodziną, tak? Było kilka takich sytuacji, że rodziną piłkarzy również pomagaliśmy, wykonywaliśmy różnego rodzaju jakieś tam transporty w, w tych terenach przygranicznych, czy to do Krakowa, czy to do Warszawy, czy to chociażby nawet do Przemyśla, żeby tam pociągami dalej gdzieś na zachód mogły te osoby podróżować. I ostatnie już pytanie. Jak z punktu logistycznego skomplikowaną sprawą dla Polskiego Związku Piłki Nożnej jest organizacja takiego finału barażów? Długo nie było wiadomo, czy my w tym finale zagramy, jak wygląda kwestia sprzedaż biletów, czy to wszystko, ta sytuacja z Federacją Rosyjską, to wszystko mocno skomplikowała, czy, czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że na tym finale barażów na stadionie w Chorzowie będzie komplet publiczności? No, zaczynając od, od końca, tak, liczę na to, że będzie komplet publiczności, że będzie fantastyczna atmosfera, że to będzie mecz, który da nam wspaniałe niezapomniane wrażenia i awansujemy na Mistrzostwo Świata. Yy, oczywiście to są spore problemy natury logistycznej, organizacyjnej, administracyjnej. Tylko pamiętajmy, że jakby yy, te, ten no, to know-how, tak, jak organizować mecze, jak się do nich przygotowywać w PZP nie jest. I my tak naprawdę yy, właściwie od już meczu z Węgrami, czyli pod poprzedni, poprzedniej jesieni, przygotowaliśmy się na wiele scenariuszy. One, one były, były dostosowywane do aktualnej sytuacji, ale nie było nigdy takiego momentu, że mieliśmy. Tak wielką zagwostkę, że, że, że byliśmy przy, nie mieliśmy jakby e, pewności, jak z daną, z daną trudnością sobie poradzić. To jest oczywiście kwestia poświęcenia odpowiedniego czasu i, i jakby ilości pracy, ale da się te wszystkie trudności jakby przeskoczyć i zorganizować je tak, żeby miało, nie miało to jakby żadnego wpływu na jakość tego wydarzenia, na bezpieczeństwo kibiców. Na tym nam należy, zależy najbardziej. E, ale, ale Pewnie problemy są zawsze, no ale od tego jesteśmy, żeby je pokonywać. My mamy stworzyć warunki kibicom, mamy stworzyć warunki naszym zawodnikom, jeśli chodzi o przygotowanie, nie wiem, na przykład baza treningowa, to też się, były tych, tych wariantów było kilka, to się też zmieniało tutaj w zależności od, od, od warunków i od, od sytuacji. Ale czy to są jak, tak, takie problemy, których nie można przeskoczyć? No nie, no, no. mecz będzie na pewno fantastycznym wydarzeniem. Jeszcze jedno pytanie przyszło do głowy, bo o sekretarzu generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej zawsze się mówiło, że on musi przede wszystkim liczyć pieniądze. I się mówiło, mówiło, że sekretarz to siedzi i podpisuje, tylko cały czas. Coś podpisuje. No ale... No ale z tymi pieniędzmi też chyba coś jest na rzecz. Tak na dobrą sprawę to spotkanie, jeżeli chodzi o finał tych playoffów o Mundial, to będzie spotkanie o ile milionów złotych? No, są różne, znaczy, jakbyśmy zliczyli wszystko, tak? Wszystkie te, te potencjalne benefity, które wynikają z takiego meczu, no to po pierwsze jest sam mecz, czyli, czyli przychody, bilety, ticketing, hospitality, czyli, czyli cała, cały przychód takiego, takiego meczu, no to wiadomo, no to, są, to są kwoty, które są policzalne. Myślę, że to jest około, może być nawet po odjęciu kosztów, nie wiem, 8 milionów złotych w sytuacji takiego meczu na stadionie śląskim. No jest to po prostu policzalne. Liczba kibiców przez... przez, przez Yy, przez cenę biletów w poszczególnych sektorach, przez cenę zaproszenia, które mamy. No, są też kontrakty sponsoringowe, które mamy i one też zawierają różnego rodzaju nagrody, premie, benefity za, za awans. Jeżeli drużyna awansuje na duży turniej, w Europie, w świata, to takie, takie premie też są przewidziane. No tu nie ujawniamy szczegółów, bo wiadomo, że to są, to są biznesowe relacje nasze z naszymi, z naszymi sponsorami, ale, ale jeżeli się uda ten awans wywalczyć, to na pewno to też będzie pokaźny zastrzyk gotówki. No i oczywiście sama kwestia awansu, Nagroda czy premia z FIFA to jest 10 milionów yy, dolarów plus 2 miliony dolarów na przygotowanie drużyny do, do turnieju finałowego, czyli 12 milionów dolarów. Ale oczywiście pamiętajmy, że to, że po stronie przychodowej coś się dzieje, to od razu po stronie kosztowej też są, też są koszty do poniesienia, tak, zorganizowanie zgrupowania przed turniejem, zorganizowanie całego odgrupowania w trakcie turnieju, no różnego rodzaju premie, nagrody, za awans i tak dalej. No to, to, to też nie jest tak, że to jest wszystko to, co zostanie w kasie związku, e, tylko równolegle trzeba będzie też bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni. Tak lekko licząc, czy to będzie tak pod 60 milionów złotych? No przychodowo tak, ale mówię o tych kosztach. Te koszty też będą bardzo, bardzo duże. Pamiętajmy, że to jest jednak daleki wyjazd i tak dalej, no Katar, hotel, trzy tygodnie zgrupowania co najmniej i tak dalej, ale żebyśmy tylko takie problemy mieli. No to właśnie, to życzę, żeby ten problem był, żebyśmy wygrali finał barażów i żebyśmy do tego Kataru polecieli. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.